Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGallery. Po krótkiej przerwie wracamy do gry. Przed nami kolejne już z rzędu spotkanie z Państwem 98 w wydarzeniu State vs. State. Wynik poprzedniego spotkania możecie znaleźć w komentarzu. Bardzo podobnie jak ostatnio, gracze z Państwa 98 wykonali idealne przeniesienie osad pod stolicą swojego państwa, zajmując miejsca, które zazwyczaj zajmujemy z sojuszem Art of Death. Tak idealną, że musieliśmy prosić zaprzyjaźniony Sojusz International o odstąpienie ich miejsc pod stolicą. W przeciwnym razie bylibyśmy poza czerwoną strefą, więc całkowicie wyautowani z walki i z czasem marszu rajdów powyżej 5 minut. Zaczęliśmy dobrze, szybko zajęliśmy stolicę i odparliśmy pierwsze ataki, ale niestety były to miłe złego początki. Sojusz Kremlin Ghetto Boys, planując idealne rajdy i perfekcyjnie zgrane czasowo ataki, zmusił nas do walki ponad nasze siły. I już po godzinie sytuacja stała się jasna. Bez kilku podstawowych graczy, bez dobrej koordynacji czasowej, bez wsparcia ze strony innych graczy z Państwa 106, nie mogliśmy podjąć rękawicy z 98. To naprawdę bardzo dobrze zorganizowany zespół. I choć nie mieliśmy problemów z leczeniem czy wypełnianiem szturmów, to różnica w statystykach powodowała, że napór na stolicę i wymiana ciosów nie miała większego sensu. Bo skoro na wybicie rywali ze stolicy potrzebujemy zużyć 4 rajdy naszych liderów, a w międzyczasie gracze z 98 stawiają Ghost Rallies, to sami przyznacie, że mija się to z celem. Dlatego przenieśliśmy się do wież, aby pomóc naszym graczom zbierać punkty w fazie wojennej State vs. State. I jak wcześniej gracze Kremlin Ghetto Boys wybijali nas z wież, niejako znęcając się nad nami, tak teraz potrafiliśmy się obronić. Ale muszę zauważyć, że najsilniejsi z rywali okupowali stolicę, więc mierzyliśmy się z trochę słabszymi liderami rajdów. To okrutne zrządzenie losu, że po pierwszej bitwie State vs. State z Państwem 98, gra w kolejnym wydarzeniu State vs. State funduje nam powtórkę z rozrywki. Być może miała być to szansa na rewanż, której nie wykorzystaliśmy. Biorąc pod uwagę ogromną dysproporcję siłową i wśród statystyk poszczególnych liderów rajdu, doszliśmy dość szybko do wniosku, że najlepszym sposobem jest po prostu zakończyć tę walkę o stolicę jak najszybciej. I z tą dewizą na ustach siedzieliśmy w wieżach, odpierając ataki kilku pomniejszych sojuszów z 98. Pamiętajcie, że do 8 lutego macie czas, aby za zakupy pakietów w State of Survival ściągniętym z AppGallery odebrać swoje kupony o wartości pełnych pakietów w grze. Jeśli chciałbyś zagrać w State of Survival, to zachęcam do ściągnięcia gry z AppGallery, sklepu Huawei z apkami. Link znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Byliśmy już świadkami najszybciej zakończonego Capital Clash w historii, po 4 godzinach i 12 sekundach. Tym razem myślę, że jesteśmy dobrym pretendentem do najszybciej zakończonego State vs. State bitwa o stolicę. Po 4 godzinach, 46 minutach i 40 sekundach. A może znasz walkę State vs. State, która trwała krócej? Daj znać w komentarzu, jaki jest Twój rekord szybkości. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!